Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Jak już po tytule widzicie, będzie to horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na miesiąc wrzesień 2023 roku. Jestem tarociską Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie, wyrocznie i rytuały nie są mi obce. Tu u góry macie informacje odnośnie kursu tarota, jeżeli Was to interesuje i chcielibyście oglądać prezentację z interpretacją na przykład rozkładów, czy też chcielibyście odkrywać znaczenia kart z różnych perspektyw, pozytywnych, negatyw, zdrowie, miejsce, karta dnia i niektóre karty w interpretacji rozkładów partnerskich, to właśnie tam to znajdziecie. Więcej informacji rzecz jasna na mojej stronie. Cóż jeszcze, jeżeli chodzi o kwestie strony, tam jest zakładka też o mnie, ale także tam jest cennik, gdybyście chcieli skorzystać z prognozy indywidualnej. I teraz co jeszcze na kanale? Oprócz horoskopów, pick a card, czyli wybierz kartę i sprawdź i otrzymujesz odpowiedź, wskazówkę do tego aspektu, który jest omawiany w danym filmie. Również nauka tarota, również numerologia i wiele, wiele innych. Zapraszam Cię do rozglądania się. Cóż jeszcze, dzisiaj będzie omawiany horoskop, tarot snów będzie brał udział, mam tutaj karty, które będą widoczne na stole i będą pokazywały, który konkretnie znak zodiaku jest opisywany i będzie również przesłanie, mam nadzieję nie zapomnieć, dla każdego znaku zodiaku z kart radosnego serca. Zatem te karty dzisiaj biorą udział właśnie w prognozie. Często później pytacie właśnie, jakie karty były używane, to też tu na wstępie Wam chcę podpowiedzieć, czy też wskazać. Zapraszam Was do subskrybowania, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, do łapeczki w górę, jeżeli horoskop Wam się podobał. No i rzecz jasna, jeżeli chcielibyście być na bieżąco, aby dostawać powiadomienia, co tu się pojawia na kanale, to subskrypcja, dzwoneczek, łapka, no i oczywiście komentarz. Po horoskopie napiszcie, jak się czujecie, czy rezonuje z Wami horoskop i z jakiego znaku zodiaku jesteście. Horoskop jest ogólny, co prawda, natomiast ja staram się konkretnie, rzeczowo opowiadać, na jakie historie warto, abyście zwrócili uwagę. Zatem jeżeli lubicie konkrety, to ten horoskop najprawdopodobniej Wam się spodoba. To tyle tytułem wstępu i teraz mamy podgląd właśnie na karty. I pierwszy znak zodiaku, który tutaj będzie przeze mnie dla Was omawiany, będzie to, moi drodzy, baran. Także osoby spod znaku barana za chwilkę będą otrzymywały horoskop na miesiąc wrzesień. No dobrze, moi drodzy, ja tu zrobię tylko jeden myk, bo nie tak, tak i o tak, tutaj, dobra. I myślę, że teraz będzie dobrze. Miesiąc wrzesień dla osób spod znaku barana. Miesiąc wrzesień dla osób spod znaku barana. Dobrze. Zobaczmy, co jest w przełożeniu. Aktywna obserwacja, ale nie zwlekać z decyzjami. I aby emocje nie dyktowały właśnie tak zwanego momentu wycofania. Możecie mieć też moment taki, że będziecie potrzebowali najzwyczajniej w świecie snu. Natomiast w decyzjach obserwacja i decyzja niezwlekanie. Zobaczmy, co dla baranów się tu we wrześniu pokazuje. Karta wyjściowa jest karta wisielca. Karta wisielca jest kartą, która mówi o tym, zwróć uwagę na perspektywę, w której funkcjonujesz. Może się okazać, że wrzesień, drogi baranie, spowoduje u Ciebie co? Zmianę poglądów, być może priorytety też Ci się tutaj będą inaczej układały. Zobaczymy, co jest dalej w prognozie. Ta karta za Wami chodzi, czyli tutaj sen wskazany. Mogą też pojawiać się tak zwane tryby melancholijne, takie momenty, nazwijmy to, które wymagają co najmniej zastanowienia się nad pewnymi rzeczami. Karty też pokazują tutaj, że niektóre barany będą się albo umawiały na jakieś kursy, szkolenia, być może będą właśnie też zapisywały się na różnego rodzaju praktyczne działania, bo karta Giermka Monet jest kartą przyuczenia do zawodu, karta stażu, praktyk. Zatem tutaj może też to być działanie, już widziałam na przykład coś takiego, że się praktykowało i działania były realizowane drogą online.
Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby właśnie tutaj też tak było. W każdym razie przyuczenie do zawodu, być może będzie trzeba tutaj albo gdzieś daleko zajechać, być może będzie trzeba po prostu funkcjonować drogą online. Taka jest tu podpowiedź. Karty też pokazują tutaj dla baranów nowe uczucie. Zatem jeżeli jesteście osobami, które szukają tego szczęścia w miłości, czekają, wyczekują, czy też w jakiś ten sposób angażują się w proces działań na płaszczyźnie emocjonalnym, to tak to może być. Natomiast karty pokazują tutaj, bo to nowe uczucie się do Was tu pokazało jak najbardziej, natomiast żeby historia związana z jakimiś kompleksami, z jakimś wstydem wewnętrznym nie spowodowała tego, że ta realizacja gdzieś tam nie będzie miała szansy się tworzyć. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię września, dla barana mam wszystkie karty. Zobaczcie, zmiana perspektywy i kwestia związana z zakończeniem, też będzie to się finalizowało dla Was odnalezieniem własnego ja, ale też i możliwości, jeżeli chodzi o kwestię pracy czy też zarobkowania. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię Was, myśli, czyli wysypiać się, dbać o to, żeby nie zakotwiczać się w tak zwane tryby melancholijne, a możliwe kursy szkolenia, praktyka jak najbardziej. Najprawdopodobniej będzie trzeba gdzieś dojechać. W historiach zawodowych karty też pokazują tutaj, żeby zwracać uwagę na tych, którzy mają solidne fundamenty. Karty pokazują, opieraj swoje decyzje, możliwości, słuchaj rad tych, którzy mają ku temu podstawy. Ktoś, kto na przykład jest bezrobotny, a mówi ci, co masz robić, bądź jak zarabiać, to te informacje nie są dla ciebie fundamentem i aby ich nie brać pod uwagę. Karty też pokazują, jeżeli chcesz spotkać kogoś ważnego w historiach pracy, czy też chcesz zainwestować w jakieś spotkanie, to warto to zrobić, bo to będzie dla ciebie też korzystne. Te barany, które szukają pracy, karty pokazują tutaj, że poprzez znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, wśród właśnie ważnych ludzi, masz szansę tę pracę znaleźć. Zatem warto bywać, że się tak wyraża. Osoby, które chciałyby zmienić pracę, karty pokazują, że będą miały szansę powrócić do tego zagadnienia. Zatem może być też tak, że gdzieś tam już wcześniej próby były, ale się nie zmaterializowały, bądź się wycofaliście z jakiegoś powodu, bądź druga strona się wycofała, to teraz karty pokazują, że macie szansę tej reaktywacji. Gdybyście chcieli powrócić w jakieś miejsce, również jest to w możliwościach, być może do jakiegoś zawodu, ale raczej tu chodzi o miejsce niż sam zawód, na przykład do wykonywania. Nowe uczucie się pokazało dla baranów i dla wszystkich baranów. W którą stronę emocjonalnie zmierzacie, to tu się pokazało, tylko tak jak podpowiedziałam, kompleksy, wstyd, żeby nie blokował tych możliwości. Barany, które są w relacjach, karty pokazują tutaj, żeby aspekt właśnie, tak jakby coś miało wyjść na jaw. I to może być takim momentem rozliczeniowym. Możecie podejmować decyzję, czy jednak chcecie być razem, czy też osobno. Możecie też, niektóre barany mi się tutaj pokazują, że podejmą decyzję i tu jest coś z aspekt dziecka przysposobionego. Zatem, jeżeli jesteście w relacji i być może gdzieś tam po drodze tutaj pojawiło się dziecko, czy są dzieci, to tutaj są jakieś regulacje prawne w tym temacie. Być może również będziecie podejmowali decyzję na temat tutaj działań prawnych w strukturach przysposobienia do siebie. To też tutaj się zaznaczyło. W zdrowiu zwróćcie uwagę na dolny odcinek kręgosłupa, zwróćcie uwagę na nogi. Lewa noga mi się pokazuje zwłaszcza. Awarie mi się pokazują, prąd, woda, zatem ostrożnie, żeby tutaj jakaś głębsza usterka i kosztowna się też tu nie zmaterializowało, żeby coś nie zalało przede wszystkim. No i sprawy kobiece też karty pokazują do odblokowania, bo tu są karty pokazują, które trzeba odblokować. Być może jakiś mały zabieg będzie może Was czekać, będzie jakaś decyzja w związku właśnie z tym. I teraz tak, dla baranów czwórka monet mówi o tym, żeby gromadzić środki. To jest czas na gromadzenie tego, co posiadacie, ale też i wykorzystywanie tych wartości, które już posiadacie i ich uzupełnianie. Czyli tak jakbyście mieli w obrazie, że dobra, już umiem 98%, ale to nie jest to. I te 2% trzeba do tego dołożyć, bo tu jest prawie skrzynia pełna, ale jeszcze tej jednej monety tu brak. No dobrze, drogie barany, zobaczmy, co tutaj
jest w przesłaniu dla Was. I im bardziej zawierzysz się miłości, im szerzej otworzysz swe serce, tym większą poczujesz lekkość i na odwrót. Zobaczcie, jaka słodka karta. No dobrze, moi drodzy. Także horoskop dla baranów. Barany, bardzo proszę, na dole napiszcie, jak ten horoskop z Wami rezonuje. Czas na łyk kawy, zmianę znaku zodiaku i teraz byki. No dobrze, zobaczmy, jak tu jest u byków we wrześniu. Wrzesień, byk. 2023 dla byków. I teraz tak, żeby nie przegapić jakiejś ważnej informacji, wyciągać lekcje warto we wrześniu i możecie nie chcieć wziąć udziału w jakiejś rozmowie, a później się okaże, że ona była potrzebna. Zatem może być jakaś taka rozmowa, nie wiem, czy to z przełożonym, czy też z kimś, kto miał Wam coś przekazać. Karty pokazują, że niekoniecznie dobrym będzie rezygnacja z tego. Dobrze, zobaczmy, co tutaj u byków na dzień dobry. No właśnie, rycerz monet. Rycerz monet jest kartą, która mówi o tym, że po pierwsze jakieś spotkania mogą być odwoływane. W karcie dnia ta karta mi pokazuje dzień kuriera znowu. Natomiast rycerz monet też jest kartą, która mówi o tym, nie zwątp w siebie, w swoje możliwości. Nie rezygnuj z siebie w historiach pracy. Uważajcie na operacje finansowe, uważajcie na mandaty szeroko rozumiane, bo one się tutaj mogą Wam przytrafiać, bądź monity finansowe. Czasem jest tak, że mamy wrażenie, o kurczę, więcej mi zostało, albo większe, nazwijmy to, ach, zaoszczędziliśmy, a się później okazało, że jakiegoś rachunku nie zapłaciliśmy, to są monity na zasadzie, ach, myślałam, że mi zostało, a się okazało, że tutaj gdzieś nie w tę stronę coś poszło. Zwróćcie uwagę na układ pokarmowy, bo on mi się tutaj pokazuje, również na górne drogi oddechowe. A tutaj, żeby się kwestie z przysłowiową jelitówką nie przyplątały, to na samym początku właśnie września. Uważajcie też na ludzi, którzy mogą się podszywać pod jakieś służby, bo tu karty pokazują, sprawdź tę informację. Nie ufaj też słowom bez pokrycia. Taka jest tu wskazówka, drogi byku, dla Ciebie na wrzesień. Karty też pokazują, żebyście ufali swojej intuicji, ale też nie mówili na głos, czego się boicie, bo ktoś może chcieć Wam to zafundować właśnie. No i teraz tak jakbyście mieli połowę września, drogie byki, takiej nazwijmy to obrona. Ktoś coś chce, ktoś gdzieś atakuje, a Wy się obronicie. Druga połowa natomiast już zupełnie inaczej wygląda. Tak jakbyście mieli możliwość odetchnięcia, pełną piersią oddychali, ale po kolei. Mam wszystkie karty na stole, zatem. W historiach zawodowo-finansowych uważać na braki, na mandaty, monity finansowe, na operacje finansowe. Uważajcie też na osoby, które się podszywają pod kogoś, kogoś ważnego, jakaś instytucja, być może osobę mundurową, bądź jakieś pismo, które nie jest administracyjno-urzędowe, a takie do Was zostanie wysłane. Zwróćcie proszę na to uwagę, bo karty proszą o to, aby to sprawdzić. W historiach zawodowych te byki, które szukają pracy, karty pokazują tutaj, że w połowie września macie szansę tę pracę zacząć materializować i jeszcze coś dodatkowego się może do Was, nazwijmy to, przyczłapać, przyjść, bo tu karty pokazują, że możecie coś połączyć również. Te osoby, które pracują, to również mogą coś dodatkowego mieć, bądź coś doraźnego, bądź taki, nazwijmy to, chwilowy strzał gotówki się tutaj też może we wrześniu bykom trafić. No ta pierwsza połowa jest taka, nazwijmy to, mocno wymagająca w uważność, a druga połowa też może właśnie dzięki tej uważności, pamiętajcie o tym, że zawsze coś jest po coś, może właśnie dzięki tej uważności Wy też i widzicie pewne sprawy inaczej i Wy jesteście zauważani i widoczni też w innych barwach. Zatem byki będą miały szansę znalezienia pracy. Praca, która
też będzie wam dawała takie poczucie przynależności, ale też zostanie wykorzystany wasz potencjał. Dodatkowe możliwe, nazwijmy to, źródła dochodu, tak to nazwijmy. Przedłużenie umowy też mi się pokazuje, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, czy coś w umowie, czy też w tak zwanych warunkach nie zostało pozmieniane, a już po ustaleniach, tak to podpowiem. Niektóre byki mogą chcieć we wrześniu albo podróżować za pracą, bądź praca za granicą się może rysować. Może też to, nazwijmy to, wymagać też takiego, nazwijmy to, samozaparcia, bo karty pokazują, lekko nie będzie. Niektóre byki mogą się przeprowadzać bądź wyprowadzać. To też będzie się wiązało z jakimś obciążeniem. Natomiast to nowa jakość. Karty też pokazują tutaj dla byków, jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne. Początek jest trudny miesiąca. Możecie czuć, że niewłaściwych ludzi przyciągacie, możecie poczuć się oszukani, ale karty pokazują, weryfikuj słowa. Nie ufaj plotkom, nie przejmuj się plotką, bądź im opinie nie powinny wpływać na relacje także. Karty też pokazują tutaj, że niektóre byki będą miały takie odczucie, że ktoś chce wchodzić z wami w relację ukrytą, bo dla tej osoby będziecie bardzo ważni, natomiast nie może w jakiś ten sposób pokazać się oficjalnie, że wy tak ważni jesteście. Karty też pokazują tutaj, że w środowisku zawodowym te byki, które szukają partnera, partnerki, będą miały szansę poznać kogoś do relacji. A możecie też dowiedzieć się w informacjach na temat nowy członek rodziny. Nowy członek rodziny może być faktycznie dzieckiem, ale również może być informacją związaną z nowe zwierzątko, bądź ktoś mówi, żenię się, wychodzę za mąż, to też jest nowy członek rodziny. To w kartach mi się już kilka razy pokazało właśnie w ten sposób. W historiach zdrowia, jak już na samym początku podpowiedziałam, zwróćcie uwagę na układ pokarmowy, na górne drogi oddechowe, na stany zapalne, na nadgarstki, żebyście zwrócili uwagę. Uwagę i błędnik, bo on mi się tu zarysował. Nie mówię, że to będzie wszystko naraz, tylko karty gdzieś tam monitują punktowo. Zwróć uwagę na to i na to. Podsumowująca karta Królowa i Buław, bądź przedsiębiorczy, bądź zauważaj siebie jako osobę atrakcyjną, nie kłóć się na byle jakość, byle gdzie, byle jak i z byle kim to nie, ale też Królowa Buław, kreatywność mocno wskazana w tym miesiącu dla byków. Zobaczmy, co tutaj jest w podpowiedziach. Jeżeli, no dobra, wychodzisz, to proszę. Czy ty trzymasz się swojej historii, czy twoja historia się trzyma ciebie? Zobaczcie, jak to tu wygląda. No to jak to jest, drogi byku? Trzymasz się swojej historii, czy historia ciebie? No dobrze. Poczekajcie, bo ja tu mam gorącą. Okej, dobra. No to bliźnięta, bliźniaki, teraz wy. Bliźnięta. 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 Na wrzesień. I teraz tak, możecie zwlekać z jakimiś decyzjami związanymi z. Może będziecie gdzieś mieli, może będziecie zmieniali albo struktury w pracy, bo rycerz Buław bardzo często mówi o tym, że jesteśmy oddelegowywani gdzieś, bardzo często też, że tutaj inne stanowisko, inne miejsce, ale też usłyszycie o tym, że być może jakaś zmiana się wam zmieni, jeżeli pracujecie na przykład tutaj na kilka zmian, że będziecie przenoszeni na inną zmianę. Drogie bliźnięta, ale również możecie mieć tak zwane zawahania związane z jakąś podróżą. To też jest taka wskazówka, podpowiedź. I teraz tak, bliźnięta na dzień dobry, król monet. Król monet jest kartą, która mówi o tym, inwestuj w dobrą jakość przede wszystkim, ale również i ty sam w sobie jesteś dobrą inwestycją i siebie również tak reprezentuj. I teraz tak, karty tutaj pokazują, że ktoś z otoczenia pracy może przedstawić ci osobę do związku. Zatem, jeżeli jesteś bliźniaką osobą samotną, to tutaj ta historia będzie miała szansę się materializować. Natomiast możecie sami ze sobą walczyć, czy to jest osoba, z którą chcecie funkcjonować.
A i teraz co tu jest? Zdrowotnie górne drogi oddechowe do kontroli, wzmacniać warto organizm. Karty też pokazują tutaj, żeby wstrzymać się od przekazywania niepotwierdzonych informacji. To pozwoli zyskać jakby w oczach innych. Zobaczcie. Czwórka mieczy z giermkiem mieczy w aspekcie zdrowotnym, ta konfiguracja mi mówi o osłabieniu górnych dróg oddechowych. Bardzo często mówi o tym, że możemy być przeziębieni. Jeżeli mamy tak zwane tendencje anginowe, to tutaj właśnie one się mogą aktywować, ale również patrząc poprzez aspekt plotek i powstrzymaj plotki, nie sugeruj się nimi, nie powielaj niesprawdzonych informacji, dzięki temu ty zyskujesz. Tak jakby ktoś, o wow, nie podałeś tego dalej, sprawdziłeś to na tej zasadzie, zatem to też będzie miało dla ciebie znaczenie. Karty też pokazują tutaj, żeby nie trzymać kilku srok naraz. W historiach zawodowych marka sama w sobie, ale nie spuszcza jest tonu i tutaj może być trudno pogodzić jakieś dwie historie jednocześnie, bo w żadnej z tych nie będziesz w pełni, nazwijmy to, do zrealizowania. I to takie może być połowiczne rozwiązanie. Karty też pokazują, że jakieś dodatkowe zarobki, czy też to, co ci obiecuje ktoś, może, ale to raczej pracujesz i ktoś ci coś dodatkowego chce dać. To nie do końca będzie tak, jak ktoś to przedstawia, bo to są gruszki na wierzbie. I teraz tu karty pokazują, gdybyście chcieli rozpoczynać jakieś nowe współprace pod koniec września, nie są one korzystne. Natomiast karty też pokazują, żebyście uważali na szeroko rozumiane wiadomości w formie pisanej, żeby ktoś przeciwko Wam im ich nie użył, ale też uważajcie na wszelkiego rodzaju umowy. Zatem wartość Wasza jako Wy ma być w priorytecie, cenić jakość. Również w historiach pracy tutaj nie zbaczać z kursu, bo to nie jest właściwa, nazwijmy to, droga. Natomiast osoby, które szukają pracy, szukajcie w markowe miejsca, sprawdzone miejsca, takie, które dobrze się o nich mówi, one też dobrze prosperują. Karty też pokazują, nie guć się na byle jakość w historiach pracy, ale też na tak zwane umowy, które nie do końca ci pasują, bo one nie są rozwiązaniem, bo później karty pokazują, że a myślałem, że będzie inaczej. No, według kart to inaczej się może nie realizować. Jeżeli jesteś osobą pracującą, wykorzystaj swoje atuty, bo je masz i możesz zyskać w oczach, co zaprocentuje ci na kolejne też miesiące. W relacjach karty pokazują te osoby, które szukają partnera do relacji, ktoś z kręgu zawodowego, około kręgu zawodowego bądź transakcji wiązanych może wskazać ci osobę, poznać czy też podpowiedzieć do historii właśnie wspólnej. Natomiast to wy bijecie się sami ze sobą, czy ta historia jest dla was. A możliwe romanse pod koniec września dla bliźniaków. Natomiast jeżeli to jest romans, na zasadzie nastawiacie się na chwilę bez obiecywania, no to jeszcze jak cię mogę. Natomiast jeżeli jesteście w relacji i to jest romans, tak zwana przygoda, może was drogo kosztować. Ja tylko mówię, a wy decydujecie finalnie. Zdrowotnie uważajcie na kwestie z górnymi drogami oddechowymi. Tendencje anginowe się tu pokazują. Gdybyście robili jakieś badania, warto to przesunąć bądź powtórzyć wynik. Pod koniec września, gdybyście mieli jakieś zabiegi, to warto sobie wszystko tutaj weryfikować. No i uwaga na kwestie związane z nadgarstkami. Podsumowanie, karta Rydwana. Karta Rydwana mówi o tym, że możesz mieć tak zwane tendencje przesiadkowe, czyli zabierzesz się za coś, a to i tak inaczej będzie trzeba zrobić. I jeżeli podróżujesz środkiem transportu własnym, to tutaj może będzie trzeba coś albo naprawić, albo się przesiąść na przykład do innego. A jeżeli jeździsz środkiem transportu, który jest, nie wiem, publicznym, to też może być też tak, że będzie trzeba zmienić, bądź żebyś nie wsiadła w historie związane, a nie do tego wsiadłam i później jest spóźnienie. Zwróć na to uwagę. Zobaczmy tutaj, jakie jest przesłanie dla Was.
Hura, możemy świętować. I to właśnie z Twojej okazji, bo jeśli to czytasz, to znaczy, że żyjesz. A to też jest taki moment, żeby doceniać to, co się właśnie ma, że oddychamy, chodzimy, być może funkcjonujemy na płaszczyźnie, na której inni też nie mogą i żeby też mieć to na uwadze. I że możemy też dzięki temu doświadczać i budować sobie pewne struktury. Zatem znowu to Twoja wartość, Twój potencjał. No dobrze. Bliźnięta były. No to teraz będą raki, raczki. Okej. Rak. Rak. Rak na wrzesień. Rak na wrzesień. Ważne zawodowe spotkania. No być może niektóre raki będą miały możliwość dogadania się z kimś w historiach pracy. A w każdym razie dobre wiadomości, mocno takie dopingujące, motywujące spotkania na płaszczyźnie pracy. Osoby, które są samotne ze znaku raka, mogą spotkać wartościową osobę do relacji. I teraz tak, karta wyjściowa jest Król Kielichów. No proszę, Król Kielichów jest kartą, która wskazuje, że trzeba zachwycić jakby ten moment, tę okazję, bo tutaj jest osoba, z którą możecie coś fajnego zacząć też budować. Natomiast karty też pokazują, zobaczcie, tu jest Król Kielichów. Król Kielichów jest kartą w relacjach, dla mnie osoba, która się pojawiła. Ktoś, kto pojawił się w tak zwanym odpowiednim czasie, odpowiednim miejscu i jest to jakby coś dobrego. Natomiast już tutaj Król Buław na to zerka. Co to oznacza? To oznacza, że Ty próbujesz układać sobie coś, a ten ktoś z przeszłości nagle się budzi, bądź chce w jakiś ten sposób wnikać w tę historię. I teraz tak, karta siódemki kielichów z szóstką monet. Uważajcie na tak zwane wydatki, bo mogą być błędne założenia. Uważajcie też na idealizowanie pewnych działań finansowych, ale także na to, jakiej formy ktoś może potrzebować, bo siódemka kielichów z szóstką monet to jest uważaj na operacje finansowe, na to komu co dajesz, być może jakaś instytucja, no może to ma być tak zwany dobry dar, a się okaże, że nie do końca to tak jest. No dobrze, przerwało mi operacje finansowe. I teraz tak, tutaj też uważać na tak zwaną, tu jest karta też pomocy, żeby czasem nie uszczęśliwiać kogoś na siłę. I teraz tak, w historiach pracy, w historiach finansowych warto opierać się na argumentach, wskazywać argumenty, nie dać się sprowokować, a może tak. Karty też pokazują tutaj, że ktoś z bliskiego otoczenia może chcieć potrzebować Waszego wsparcia finansowego i to będzie oczywiście od Was zależało, czy te wsparcie chcecie gdzieś tam dać, czy też, nie wiem, prezentować. W każdym razie tutaj karty pokazują, że trzeba by było to obgadać, a może w ten sposób. Karty też pokazują, jeżeli szukasz osoby do związku, i ma być to kobieta, to w jakiejś instytucji możesz z nią zamienić dwa słowa i to może przerodzić się w coś głębszego. I teraz tak, karty tutaj pokazują, tu osoby, które posiadają dzieci, mogą pojawić się jakieś takie, nazwijmy to, problemy z wizerunkiem dziecka, to żeby się nie okazało, że gdzieś ktoś, nazwijmy to, narozrabiał i trzeba to prostować. Karta szóstki kielichów z kartą cesarzowej też mówi o tym, pojednanie ze starszą kobietą, próba pojednawcza, natomiast gdzieś tam ta próba może nie ziścić się finalnie tak, jak gdzieś tam miało się to w założeniach realizować. Karty też pokazują tutaj, że możecie chcieć tak zwane porządkować otoczenie, możecie robić tak zwany porządek z otoczeniem, z ludźmi, robić tak zwaną, nazwijmy to, stawianie granic powoduje, że ktoś ich nie uszanuje i możecie chcieć po prostu z tych relacji też
rezygnować. I teraz tak, karty też tutaj pokazują, że możecie mieć ważne rozmowy na tak zwanym szczycie, jeżeli chodzi o pracę. Może ktoś chcieć z Was sprawdzać, może ktoś patrzeć, jak pracujecie, co wnosicie i dać Wam szansę na coś innego. Bo karta Asa Buław z Gierkiem Monet, As Buław jest kartą nośnika nowych możliwości zawodowych, ale będzie trzeba się do tego przyuczyć. Zatem coś może takiego być. Również ktoś może Wam zasugerować jakieś warsztaty, które Wam wiele wniosą w historiach też tych zawodowych. I teraz tak, drogi raku, jeżeli chodzi o kwestie relacji międzyludzkiej, a szukacie partnera i on się tu pojawia, ale ktoś jakby z przeszłości może chcieć to zaraz burzyć. Partnerki do relacji również karty pokazują tutaj, że ktoś, ale w jakiejś instytucji, nie wiem, czy to będzie biblioteka też jest instytucją, uczelnia też jest instytucją, a szpital jest instytucją. W każdym razie coś w ten deseń. Jest rozmowa intelektualna, która gdzieś tam wnosi możliwość jakby kontynuacji. Możliwe pojednania. Ktoś może chcieć próbować się z wami pojednać, a ten nośnik może mówić o tym, że gdzieś tam chcemy się pojednać i tu może być starsza kobieta. Natomiast jeżeli macie jakieś spięcie na temat kwestii związane opieki nad dzieckiem, to tutaj może być trudność w dogadaniu się. A zatem ten schemat działań obecny może też to właśnie też wynikować. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie struktur zawodowych, karty pokazują tutaj, żebyście uważali na operacje finansowe. Druga połowa września daje Wam możliwość wykorzystania Waszych umiejętności i przeforsowania coś w takim momencie, w takim stylu, jakby sobie to wyobrażacie. Raki, które szukają pracy, pod koniec września będą miały szansę ją zrealizować. Natomiast karty też pokazują te raki, które szukają, nazwijmy to, nie stażu, nie praktyki, ale mi się tutaj pokazuje, tak jakby ktoś wam coś pokazywał. Tak jakbyście nie szli na oficjalny staż. Czasem jest tak, że się godzimy na to, żeby nam ktoś pokazał, ale nie jest to oficjalne. I coś takiego mi się tutaj przy rakach pokazuje, że coś takiego może się przy was też zrealizować. I też warto się wykazać, zwłaszcza pod koniec września, drogi raku, bo tutaj ktoś może cię zauważyć, ktoś może patrzeć ci na ręce i dzięki temu ty zyskujesz. I będziesz miała szansę, będziecie mieli szansę tutaj wejść w jakieś nowe struktury na płaszczyźnie właśnie zawodowej. I teraz tak, możecie też mieć takie przeświadczenie, żeby nie realizować czegoś, bo to jest tak, metoda sprawdzona będzie jak najbardziej skuteczna, tylko możecie po głębszym zastanowieniu albo się powtarzacie, bądź znowu to samo i chcecie z tego pomysłu rezygnować. Zastanówcie się, czy aby na pewno jest to dobry pomysł. W historiach zdrowotnych ja tutaj nie widzę nic, co by miało być jakoś mocno naznaczone. Dowitaminizowanie organizmu mi się tutaj zaznaczyło i uważać na stres. To mi się tylko tu przy rakach pojawiło. I teraz tak, dwójka monet, faza kompromisu wskazana, bo kompromis będzie potrzebny. I tutaj może być też konieczność połączenia jakichś dwóch historii w jednym czasie. Tu chodzi o jakieś historie zawodowe, finansowe. Zobaczmy, drogi raku, co tutaj się jeszcze zarysowało. Wypadła dla Was karta. Kiedy życie pocałuje Cię w tyłek, obróć się i ustaw się do niego drugą stroną. Proszę. Ciekawa karta, prawda? Widzę, że tu mi zgaśnie świeczka. Zaraz sobie ją podmienimy, żeby w trakcie mi tutaj omawiania raka. Dwa w sensie. Dobra, mamy. No, ja to czułam. Ja to czułam, moi drodzy. Dobrze. Oczyszczamy. I dla lwa horoskop rozpoczynamy. Cię zajmowało. Ustanowić to. Lew. Lew we wrześniu.
Lew we wrześniu. Lew we wrześniu. Lew ważne, żeby uważał na górne drogi oddechowe, ale też nie pochopnie nie przekazywał jakiejś informacji, wiadomości i się nimi nie sugerował, bo wiadomość będzie spalona, czyli nieaktualna, nieważna, niepotrzebnie się nimi w jakiś ten sposób przejmować. I teraz tak, drogi lwie, karta wyjściowa dziewiątka monet. Dziewiątka monet jest kartą, która mówi o tym, że tutaj możesz zacząć realizować ten proces, który wcześniej został przez Ciebie wypracowany. Bo dziewiątka monet jest wysypem tego, co właśnie dokonaliśmy wcześniej. Bardzo często też ta karta mi mówi o tym, że znajdujemy to, czego szukaliśmy, bądź natrafiamy na coś, co potrzebowaliśmy. O, może w ten sposób. Karty też pokazują tutaj, że o pewne rzeczy może będzie trzeba powalczyć, o jakieś miejsce. Być może miejsce, jeżeli chodzi o kwestie uczelni, bądź miejsce, jeżeli chodzi o kwestie jakiejś praktyki. Nie rezygnujcie z tego, bo ta droga nie jest jakby stracona. O, może w ten sposób. I teraz tak, karty też pokazują tutaj, że jeżeli chcecie się starać o podwyżki, to zmiana sposobu działania może być potrzebna, konieczna. A wtedy taka rozmowa poprzez właśnie zebranie tego doświadczenia daje możliwość właśnie tego działania. Karty też pokazują, że te lwy, które szukają pracy, będą miały szansę zmaterializować tę historię, natomiast własne ograniczenia, bądź a ja nie wiem, czy to jest dobre dla mnie, a ja nie wiem, czy dam radę, mogą spowodować, że możecie chcieć się zatrzymać. A szkoda, bo karty widzą Was w tym, że dacie radę, że to będzie też spójne z Wami. Karty też pokazują tutaj, żebyście uważali na tak zwanych ludzi, którzy bez potwierdzenia i nawet bez przekonania mogą was pouczać, żeby też tego nie brać. I te plotki tutaj się znowu pojawiły, zatem informacje niesprawdzone nie podawać dalej, ale również opierać się na tak zwanych sprawdzonych, nazwijmy to, informacjach i żeby nie przejmować się opiniami, ale też i być może jakimś komentarzem, bo on tutaj wcale nie musi być w tak zwanej realizacji, czyli to, że ktoś coś powiedział, nie oznacza, że musi mieć rację, bądź też powinno to być coś tak mocno nagannego, jak być może to odbieracie. I teraz tak, drogi lwie, wrzesień daje nowe możliwości w strukturach pracy, awanse również, tylko trzeba tutaj troszeczkę sposób jakby działania realizować. Wartościowe rozmowy w historiach pracy, wartościowa też historia związana z polepszaniem jakości pracy, stanowisko być może właśnie wyższe. Ale tu są Wasze ograniczenia, które możecie uznać, mam związane ręce, wszystko fajnie, ale nie teraz. Na przykład, tak? A szkoda, bo później gdzieś tam może być trudno to odkręcić, o może w ten sposób. Karty też pokazują tutaj, że mogą pojawić się jakieś monity finansowe, ktoś o coś się upomina. Może nie tyle, że zapomnieliście jakiś rachunek zapłacić, a jeżeli jesteście komuś coś winni, bądź jakąś usługę trzeba zrealizować, a wcześniej została zapłacona, warto by było gdzieś tam to pilnować, bo ktoś może się upominać. Karty też pokazują tutaj, że długi tu trzeba zwracać na tej zasadzie, czy to są przysługi, czy finansowe, bo tak to się rysuje. Jeżeli Wam ktoś jest coś dłużny, warto się o to przypomnieć, upomnieć, bo wtedy jest to w możliwości odzysku. I teraz tak, nowa praca jest, awans w aktualnej pracy jest, możliwości są, jak najbardziej, tylko tutaj trzeba troszeczkę, nazwijmy to, pójść w innym trybie niż jakby w pierwszym rzucie. Relacje. Jeżeli chodzi o kwestie relacji, karty pokazują tutaj, że w drugiej połowie września niektóre lwy mogą natrafiać na osobę, która jest zajęta, a osoba, która nie może się i angażować w relacje, nie potrafi, ale nie ma stabilnych fundamentów, a może mówić, że jest zupełnie inaczej niż myślisz. Zatem, jeśli takie słowa usłyszysz, może to być dla Ciebie pierwszy sygnał, że może jednak jest tak, jak myślisz. Karty też pokazują, że niektóre lwy w pierwszej połowie września mogą spotkać osobę mocno doświadczoną życiowo, osoba, która pracuje intelektualnie. To może być ktoś,
kto może chcieć wchodzić z Wami w interakcję, jeżeli chodzi o relacje, natomiast Wy znowu sobie to ograniczacie, czyli aby na pewno ta osoba w moim kierunku idzie. Osoby, które szukają partnerki do relacji, karty pokazują tutaj, że ta historia też może być w połowie września, zatem tutaj macie szansę też to zrealizować. Nie wiem dlaczego, ale cały czas mi się pokazuje jakiś automat, że on jest jakby generatorem tego. Automat to co to może być? Automat przy kawie, automat z wodą, automat, no w każdym razie jakiś automat mi się pokazuje. Zatem zwróćcie proszę na to uwagę. W historiach osób, które są już w relacjach, a na przykład się pokłóciliście, to jest możliwe pojednanie. Ważne jest to, aby nie zakładać tego, co ta osoba tak naprawdę miała na myśli. Albo możemy chcieć się zakręcać jak domek ślimaka. W zdrowiu, dowitaminizowanie organizmu, uwaga na tak zwane pęcherzyki w organizmie. Pęcherzyki w organizmie to tutaj, jeżeli macie uporczywą czkawkę, zbadajcie to. Mogą się pojawić jakieś czynniki alergiczne, bądź też właśnie tutaj kwestie związane z pęcherzykami, tam gdzie się gdzieś tam one mogą pojawiać w ciele i na ciele, jakieś torbiele, takie tam rzeczy właśnie. No i też uważajcie, moi drodzy, na górne drogi oddechowe i awarie, które są związane z wiatrem, czyli jeżeli macie dom, nie wiem, coś zostawiacie na balkonie, bo karty pokazują tutaj, że jest awaria, usterka, uszkodzenie, ale z wiatrem, jakby wiatr jest tego powodem. A zatem tak, co tu jest? Dwójka kielichów. Skupiajcie się na tym, czego potrzebujecie umysłowo, o zgodzie w serce i też z takimi ludźmi współpracujcie, ale lwy mają szansę. Jeżeli byście brali udział w jakichś, nazwijmy to, wyzwaniach, macie szansę uzyskać jeden z lepszych wyników. Drogi lwie, ta karta może też mówić, że znajdziesz swoje powołanie. Drogi lwie, To nic nie da, jeśli w Twojej głowie migoczą miliony światełek, a Ty w swoim sercu zapaliłeś jedną małą świeczkę. Serce ponad głową. Zobaczcie. No dobrze, zobaczmy, co tutaj będzie dla kolejnego znaku zodiaku, jakim jest Panna. Panna we wrześniu. Panna we wrześniu. Panna we wrześniu. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie panny, karty pokazują tutaj, żeby uważać na tak zwane błędną diagnostykę, żeby ktoś was o coś mylnie nie posądził, ale również i żebyście wy tego nie robili wobec innych, ale też żeby tutaj nie przecenić czyichś możliwości wobec was. A czyli jeżeli liczycie, że ktoś wam coś załatwi, to może nie do końca mieć tę moc sprawczą. Karta pustelnika. Określcie swoje potrzeby, to czego chcecie, a na to wobec siebie się nie zgodzicie. Zwróćcie uwagę na tak zwane choroby, które gdzieś tam są przewlekłe i wieku dziecięcego, bo one gdzieś tam mogą się tutaj uaktywnić. Karty też pokazują tutaj, że w historiach zawodowych możecie być w konieczności zmian, być może zmiana branży, co nie do końca gdzieś tam może być Wam na rękę. Jeżeli staracie się o jakieś finanse, to będzie trzeba się do nich zebrać jeszcze jakby inaczej, ale może też być ich troszkę mniej niż się zakładało. I teraz tak, karty tutaj pokazują, że poprzez tak zwaną nieuwagę mogą pojawiać się tak zwane potknięcia. Potknięcia, czyli trzeba budować coś raz jeszcze, czyli wysyłasz maila, załóżmy, no i gdzieś tam cię coś rozproszyło i okazuje się, że na przykład go w połowie wysłałeś i trzeba to poprawiać, bądź coś nie dopisałeś, bądź poszło coś nie tak i tu jest karta, która mówi o tym, najpierw sprawdź, a później to realizuj.
I tu, dalej patrząc, wykorzystaj też wskazówki podpowiedzi. Ktoś chce ci dobrze wskazać opcję, możliwość, wykorzystaj to. Cóż dalej? W ogóle mam wrażenie, że panna będzie miała taki trochę wymagający ten wrzesień, bo po pierwsze, to jest czas na określenie siebie. A pustelnik jest kartą, która mówi o tym, jeżeli czujesz się wyobcowany, wyalienowany, to zbadaj źródło, skąd to jest, dlaczego ty się tak czujesz, a może się wcześniej nie udzielałeś, nie udzielałaś, i to jest konsekwencja tego, że skoro tego nie robiłeś, nie robiłaś, to być może towarzystwo czy też inni uznali, że na tego nie potrzebujesz. Jeśli jest inaczej, to też o tym powiedz. Pustelnik z piątką denarów mówi o tym, że czekamy zbyt długo na coś, jeżeli chodzi o kwestie finansów, zatem trzeba się przypomnieć. Może też jest tak tutaj, że będzie tak zwana potrzeba zmiany branży w historiach pracy, bądź poszukanie innego, nazwijmy to, zasilenia finansowego, co może nie do końca być Wam na rękę. Karta ósemki kielichów z ósemką mieczy mówi o tym, żeby pracować nad ograniczeniami własnymi, żeby nie poddawać się temu, że czegoś nie możecie, nie potraficie, tylko zacząć to realizować i nie usprawiedliwiać, widocznie tak miało być. Czasem mamy taką, zapętlamy się w coś takiego, że jest jedna przeszkoda, a miało tak być, a później zaczynamy jakby funkcjonować, że każda drobna przeszkoda jest znakiem. I nie zawsze tak jest. Może tutaj właśnie karty pokazują, zwróć uwagę, czy aby to na pewno jest ten znak. Wykorzystujcie też swój potencjał, swoje możliwości. I teraz tak, w historiach zawodowych może być wymagająco. Trzeba budować sobie solidne fundamenty. A karty też pokazują, że ktoś może was kontrolować, i karty też pokazują, bądźcie aktywnymi obserwatorami, pracujcie nad kompleksami. Jeżeli zrobiliście coś, co było pomyłką, coś, co ktoś wam wytknął błąd, to karty pokazują, popraw to, a będzie też dobrze. Jeżeli chodzi o kwestię nowej pracy, to karty pokazują tutaj, żeby korzystać z jakichś albo agencji, albo instytucji, które mogą wam wskazać dla was właściwie miejsce, zatem jeżeli szukacie pracy, to warto właśnie ten kierunek też obrać. Jeżeli pracujecie, tak jak mówiłam, zwróćcie uwagę na to, aby poprawiać swoje właśnie te niedociągnięcia, wykorzystywać swój potencjał, nie stosować też wymówek. Relacje. W relacjach możecie poczuć się samotni, ale tak jak już podpowiedziałam, zwróćcie uwagę, czy to nie jest skutek czegoś. Osoby, które szukają partnerki do związku, karty pokazują tutaj, że osoba od was być może starsza, być może mocno poturbowana życiowo, może chcieć w waszą stronę zmierzać, ale to wy możecie nie czuć się wystarczający dla tej osoby. Pokazuje się również chęć powrotu jakiejś osoby z przeszłości, natomiast karty nie pokazują, aby ta osoba spełniła Wasze oczekiwania, czy też to, jak to ma wyglądać. Bo karta Trójki Mieczy, no i rozczarowanie przyszło, a Dwójka Kielichów jest kartą, która mówi o tym, żeby w relacjach patrzeć na osoby, które myślą podobnie, chcą podobnie i też mają te same pasje, i taką osobę macie szansę też znaleźć, gdy się w tą stronę ukierunkowujecie. W historiach zdrowotnych alergie szeroko rozumiane, możliwe też, że będzie trzeba tutaj zwrócić uwagę na układ pokarmowy, coś przewlekłego z wiekiem dziecięcym bądź od dziecka się ciągnęło. Druga połowa, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, września pokazuje się w albo zmianie sposobu leczenia, bądź jakiegoś dawkowania. Coś takiego się tu rysowało, że warto to wziąć pod uwagę. Karta podsumowująca, Giermek Mieczy. Giermek Mieczy jest kartą researchu, czyli sprawdzania wszystkiego, weryfikowania, ale również tego, żeby plotki nie były czymś, co definiuje Wasze decyzje. No to, widzicie, zapomniałabym dla panny. No dobrze. Dobrostan to wszystko, co wychodzi ci na dobre. I taką właśnie energią warto, żebyście towarzyszyli sobie, czy też realizowali sobie. Pamiętajcie o tym, często jest też tak, że pod horoskopami
pod horoskopami informacje od Was w komentarzach są, czyli pod wiatr, czyli coś tam. Nie, moi drodzy. Horoskop jest prognozą, a prognoza jest założeniem tego, co się może wydarzyć w momencie, gdy realizujecie siebie właśnie w tych schematach. Jeżeli jest coś w horoskopie, co nie do końca Ci odpowiada, to zmień schemat i możesz zmienić prognozę. Nie wiem, czy o tym wiesz. Mam nadzieję, że tak. No dobrze, to teraz będzie to waga i zaraz zobaczymy, co dla wagi. Waga. Waga we wrześniu. Waga we wrześniu ma tutaj jakieś potyczki w historiach zawodowych. Trzeba być konsekwentnym. Być może brak czyjejś konsekwencji może powodować u Was tak zwane ręce opadłymi. Karta siódemki była walcz tylko o siebie, za siebie nie walcz i nie stawaj za kimś, tylko broń swojego stanowiska. Druga waga, karta wyjściowa, o kurczę, kos, diabła karta. Diabła karta na początku, gdy się pojawia, to znaczy, że jesteś w kajdanach, niby luźnych, ale w nich tkwisz. Czas na zmianę schematów, droga wago. Tak, kajdany zawodowe, kajdany finansowe, to też nie jest wskazane, aby zawierać jakieś umowy z kredytami, bo warunki mogą być nie do końca korzystne. A jeżeli na przykład chcielibyście zmieniać pracę, to zwróćcie uwagę, czy to nowe jest takie, jak faktycznie jest prezentowane, a nie założeniem waszym. A zwróćcie proszę na to uwagę, bo te karty są świetne, natomiast otoczenie tych kart już nie do końca, nazwijmy to, też definiuje. Diabeł z kartą trójki monet mówi o tym, że coś niekorzystnego w historiach zmiany pracy, bądź awans, być może zmiana pracy, nie do końca, bo tu są jakieś, nazwijmy to, działania trochę wyimaginowane, co mogą dawać Wam w przekonaniu samodzielne stanowisko, obiecanki, cacanki, że się tak kolokwialnie wyrażę. Zatem uwaga. I tu karty pokazują, że trzeba by było zadbać o tak zwaną przestrzeń własną, jeżeli chodzi o kwestie energetyki. Mogą pojawiać się trudności w przekazie wiadomości, informacji, zatem pilnujcie wszelkiego rodzaju informacji, czy zostały przekazane, czy dotarły do adresata, bo to jest też w przekazie. Nowe uczucie, ale to będzie zupełnie coś innego niż się być może spodziewaliście, być może w jakiś ten sposób spoglądaliście. Możecie poczuć się też tak zwani trochę przez los oszukani, bo nie tego chcieliście, nie tego oczekiwaliście, ale karty pokazują, ale uzupełnij do tego to. Nie stosuj podejrzeń, zanim pewnych rzeczy nie uzupełnisz zatem. No, zwróć na to uwagę. I teraz tak, co tu jest dalej? Możecie chcieć się alienować, jeżeli chodzi o kwestię alienacji, czyli możecie czuć się niezauważani, bądź ktoś może nie wykorzystywać waszego pełnego potencjału. W relacjach jest tak zwany, jeżeli jesteście w relacji, to tutaj możecie chcieć sprawdzić, czy ktoś zawalczy. To nie jest dobry pomysł, bo ta osoba może, jak ja to mówię, zamknąć się w sobie. Dosłownie tak, już tu nic z tego nie będzie. Szkoda sprawdzać. I teraz tak, mam wszystkie karty na stole. Czynniki zawodowe dla wagi pokazały się w tak zwanym priorytecie. Uwaga na umowy kredytowe, uwaga na tak wszelkiego rodzaju awanse na początku września, bo one się nie pokazują jako coś, co mogą być finalnie dla Was w korzyści. Karty też pokazują tutaj, żeby gromadzić środki, nie wydawać ich, mogą się pojawić jakieś błędy w wydatkach. Zatem też, żeby tutaj nie było tak, że na przykład chcieliście coś kupić, ale dostaliście nie to, co trzeba. I teraz tak, jeżeli byście chcieli zmienić pracę, to tutaj trzeba koniecznie zmienić schemat działań, bo obecny może wpakować Was w przysłowiowe maliny, a szkoda, żeby to się też realizowało.
I jeżeli chodzi o kwestie relacji międzyludzkich, karty pokazują tutaj, że trzeba się wyswobodzić z jakiegoś schematu, przepracować go, ale przepracować świadomie, bo czasem zostawiając coś za sobą, mamy wrażenie, że ach, ja już to mam za sobą. Zostawienie za sobą, a to jest zostawienie bagażu w plecaku. On tam jest. Ale my go nie widzimy, ale on tam jest. Dopóki nie przepracujemy, bądź w jakiś ten sposób nie zostawimy faktycznie tego plecaka za sobą, wiedząc właśnie, po co on tam jest, po co tam stoi, po co tam został zostawiony, a może dawać tak zwane mylne przeświadczenie, że jestem gotowy na kwestie związane z pracą z emocjami własnymi. Możecie również przepracowywać jakąś karmiczną relację. A to też się rysuje. Jeżeli jesteście w toksycznej relacji, to będziecie mieli możliwość zauważenia czegoś, co pozwoli wam na tak zwaną furtkę otwartą, tylko tu znowu ktoś coś naobiecuje. Uważajcie. Tu jest nowe uczucie możliwe, które będzie zupełnie czymś innym niż się spodziewaliście i możecie chcieć się, nazwijmy to, poczuć się oszukani przez los. Czy tak jest? Niekoniecznie. Relacje toksyczne, karty pokazują, że zostanie wam tak jakby dana możliwość jakby przepracowania tego, pójścia wyżej, natomiast ktoś może się zorientować, że jesteście już, nazwijmy to, gotowi na wyswobodzenie się z tych kajdanów. To też może obiecywać wróżki na wierzbie. Co zrobicie finalnie i czy będziecie, nazwijmy to, w samozaparciu, to oczywiście będziecie drogie wagi wiedziały. A uważajcie też na przysługi w historiach pracy, bo ktoś może iść do Was po przysługę, która nie do końca jest w zgodzie z polityką danego miejsca, a jakby co to wszystko i tak się na was jakby zrzuci, czy też zbiegnie, czy też na was się skupią. Może tego tutaj mi brakowało. W zdrowiu zwróćcie uwagę na dolny odcinek kręgosłupa, stany zapalne w organizmie. Karty też pokazują tutaj zwracać uwagę na być może dawkowanie leków, łączenie leków, bo coś tu się rysuje. I niektóre wagi będą miały problem z być może z jakimś nałogiem, bo coś tu się też takiego zarysowało i pęcherzyki w organizmie. I teraz ta giermek monet jest kartą takiego uczenia się, dostrajania do tego, co właśnie się realizuje, docierania w historiach relacji, ale też i dostrajania się w historiach zawodowych. Zobaczmy, co dla wagi tutaj się zarysowało w przesłaniu. Trzmiel istnieje po to, żeby być trzmielem. Ty jesteś człowiekiem, żeby żyć jak człowiek. Czy nie próbujcie być kimś innym niż jesteście? Taka jest podpowiedź. Żyjcie w zgodzie ze sobą. Nie to, że ktoś wam mówi, jak macie żyć. Czy wadze się da powiedzieć? Czasem jest tak, że wagi mają jakby, są posądzane o krytyczny jakby aspekt, a że wagi też są od rozstrzygania, ale czasem jest tak, że jak waga idzie fajnie zawodowo, to w emocjach nie do końca idzie jej fajnie. Jeżeli jej znowu idzie fajnie w emocjach, to zawodowo też nie, a czasem jest tak, że tu i tu wymaga pewnego rodzaju równowaga, tak? W tej zasadzie. W zależności to też sam znak zodiaku, bo na przykład czasem mnie ktoś pyta, no ale co, jak tam waga z tym, jak tam na przykład, nie wiem, rak ze skorpionem i tak dalej, i tak dalej. Same znaki zodiaku mają pewne tendencje. Można się pokusić, że ktoś jest za delikatny, a ktoś tu jest mocny i ten to wytrzyma. Natomiast data urodzenia danych osób też to wnosi, bo na przykład z tendencji, na przykład znaku zodiaku ktoś jest słabszy, emocjonalnie kruchy, ale na przykład ma wibrację i lidera, i to się będzie równoważyć, i to ma znaczenie. Nie można słowa interpretować i wyciągać z kontekstu zdania. To jest moje zdanie, ale oczywiście wy możecie to sami później gdzieś tam sobie weryfikować i polecam weryfikować. Ja ogólnie uważam, że warto słuchać i później wyciągnąć swoje wnioski. To jest, myślę, potrzebne nawet. No i co? Skorpion. Dobra, skorpionie. Skorpion. Skorpion.
Skorpion. Skorpion na wrzesień. Skorpion warto, żeby korzystał z wiedzy, którą właśnie ktoś będzie chciał się dzielić. A praktyki staże, ale też i warto bywać wśród ludzi uczonych, bo oni będą mieli coś do przekazania i warto tę wiedzę wykorzystać. I teraz tak, dziesiątka mieczy, porażek nie traktować inaczej. Potknięć nie traktować jak porażek, bo one miały nas czegoś nauczyć. Czyli was, drogie skorpione, karty pokazują, że to wyniesie wasze. Dziesiątka mieczy jest potknięcie. Może być też tak, że w sierpniu coś się wydarzyło, co powoduje, że musicie się z czegoś podnosić bądź na nowo w jakiś ten sposób funkcjonować. Karta maga, ale mam już narzędzie. Poprzez to zdobyłam narzędzie, ale żeby znowu gdzieś tam nie wchodzić w tak zwane myśli, które funkcjonujemy na założeniach, bo one będą przeszkadzały z wyciągnięcia lekcji właśnie z tego. Uważajcie też na nowe osoby w relacji, a drogie skorpiony, bo tutaj jest ktoś, kto może chcieć manipulować wami. A zatem tak. Próbować, to jest słowo klucz, próbować. Osoba z bliskiego otoczenia może potrzebować waszego wsparcia, czegoś motywacyjnego, bo karty pokazują król kielichów z przedziewiące mieczy, słabszy moment mentalny, emocjonalno-psychiczny, jeżeli chodzi o kwestię bliskiej osoby, czy to z rodziny, czy to przyjaciel. Także coś takiego się może tutaj też zarysować. I teraz tak, karty też pokazują tutaj, że relacje, które w tym czasie się mogą niestety zakończyć, będą miały szansę się reaktywować, natomiast będzie trzeba zmienić jakby fundament. Bo czasem jest tak, pytacie, czy wrócimy do siebie. No i tutaj na przykład taki powrót czy reaktywacja jakiejś relacji jest możliwa, ale trzeba zmienić schemat, bo przy obecnym schemacie będzie ten powrót tylko na chwilkę. A chyba, że ta chwilka Wam w zupełności wystarcza. I teraz tak, a jeżeli chodzi o sprawy zawodowe dla skorpionów, karty pokazują tutaj, żeby wykorzystywać własne zasoby, umiejętności. Karty też pokazują tutaj, że możliwe będą jakieś współprace. Dzięki tej współpracy będzie o Was mowa. Zadbajcie też o własny wizerunek, to jak jesteście widziani i to w jakim otoczeniu funkcjonujecie i z kim przebywacie, bo jak Was widzą, tak o Was piszą. Dosłownie tak to jest tutaj zarysowane. Możliwe też powrót do zawodu, który gdzieś tam być może chodził wam po głowie, możliwe powroty do miejsc, z których gdzieś tam być może się kiedyś wyswabadzaliście. Natomiast nowych jakby czynników zawodowych, które miałyby się tutaj pokazywać, karty nie pokazują realizacji. Karty pokazują pracę nad własnymi możliwościami, bo mag mówi o tym, masz narzędzia, ale nie zwątp w to, że właśnie je posiadasz. Tu są te powroty, zawalczenie o siebie, tu jest ta przedsiębiorczość, kreatywność i współprace szeroko rozumiane mogą o was spowodować, że o was będzie głośno. W historiach zawodowych walcz za siebie. Czyli, że jest współpraca, to może być tak, że każdy ma jakąś tam swoją część w tych działaniach i warto, żeby każdy za tę część odpowiadał, a też później idzie to tak zwane kreatywne połączenie. Karty też pokazują tutaj, że ktoś z przeszłości, jeżeli mówimy już o relacjach międzyludzkich, może chcieć do Was powracać. Ktoś pyta się, dowiaduje, czy ma u Was też szansę. Na początku września niewskazane wchodzenie w nowe relacje, bo są próby manipulacji. Próby. Natomiast karty też pokazują tutaj, że w połowie września może ktoś chcieć jakby powracać do Was, czyli te relacje, które gdzieś tam były, skończyły się i jest chęć powrotu. Natomiast osoby, które są, nazwijmy to, same, to mam wrażenie, że relacja będzie się pojawiała przy Was z osobą, która nie jest Wam zupełnie obca. Czyli ktoś taki się może pojawić, a możecie gdzieś tam nawiązać jakąś tam nić porozumienia. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to tutaj karty pokazują, zadbajcie o kwestie gospodarki wodnej organizmu, ale również zwróćcie uwagę na ewentualne nałogi, bo one tutaj się też zarysowały i tak zwane choroby przewlekłe.
I teraz tak, królowa kielichów. Królowa kielichów jest kartą, która mówi o tym, funkcjonuj w zgodzie z własnymi emocjami, w zgodzie ze sobą. I królowa kielichów nie robi nic wbrew sobie, bo ona szanuje swoje emocje. Być może będzie potrzeba też właśnie zastanowić się, co dla mnie jest dobre i właśnie wybrać tę drogę. Czy to w realizacji zawodowej, czy też to w realizacji właśnie związanej z emocjami. Skorpionie, mój drogi. Ty sam jesteś fantastyczny i wyjątkowy, a wraz z odpowiednimi towarzyszami jesteś wspaniały. Widzicie? Nawet karty o tym tutaj te mówią. No dobra. No to mamy tutaj strzelca. Kawę i zaczynamy. Strzelec. 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 Nie przegapić jakiejś okazji, jeżeli chodzi o kwestie możliwości kreatywnego, jakby działania w aspekcie pracy. A wiadomości, jeżeli chodzi o kwestie pracy, się pokazują, możliwe dodatkowe źródło dochodu, być może będzie trzeba powalczyć o coś dodatkowego, ale Wasza przedsiębiorczość, kreatywność jak najbardziej może Wam to dać. Karty też pokazują tutaj, żebyście dbali o wizerunek, zatem wizerunek będzie potrzebny do możliwości właśnie realizacji tego, o co walczycie, ale też trzeba podjąć tę rękawicę. W historiach tak zwanych finansowych możliwe jakieś ugody tu się zarysowały. Osoby, które szukają partnerki do relacji, karty pokazują, że z tą osobą możecie mieć tak zwanych wspólnych znajomych. I poprzez to, że są ci wspólni znajomi, w jakiś ten sposób wy nie wykorzystujecie tej możliwości. Taka jest podpowiedź. Również karty pokazują, że w środowisku najbliższym będzie rotacja osób, z którymi chcecie też funkcjonować. Gdy jesteś w relacji, nie sprawdzaj tej osoby, czy ta osoba zawalczy, czy aby na pewno jest Wam lojalna, bo ta osoba poczuje właśnie taką stratę na zasadzie, skoro tak, no to do widzenia. Zatem nie róbmy sobie tego. Czasem mamy taki dziwny moment właśnie, a sprawdzę, albo sytuacja gdzieś tam, no różne czynniki są tego powodem, ale karty pokazują, nie rób sobie tego. Mam dobrą wiadomość dla strzelców, którzy szukają nowej miłości. Jest pokazane nowe uczucie, jak najbardziej, możecie spotkać ją, czy to w środowisku medycznym, czy ta osoba będzie ze środowiska medycznego. Jest to osoba, która albo w jakiś tam sposób jest światową, w każdym razie coś ze światem ma wspólnego, być może porozumiewa się w wielu językach, być może jest to osoba, która jest, nazwijmy to, dla Was obcokrajowcem. Coś takiego się tutaj też zarysowało. Dotyczy to osób, które szukają partnerki do związku. Karty też pokazują tutaj, że niektóre osoby, które są w związkach, będą podejmowały decyzje albo właśnie zmiany struktury wspólnego gospodarstwa domowego, być może zmiana nieruchomości się pokazuje. W każdym razie przeprowadzka, wyprowadzka się też tutaj zarysowała. Natomiast i teraz tak, co to oznacza? Jeżeli mieszkacie osobno, może być podjęta decyzja do zamieszkania wspólnego. Taka jest wskazówka. Natomiast karty też pokazują tutaj, że niektóre osoby będą się wyprowadzały z domu rodzinnego. Czyli jeżeli myśleliście, kiedy ja się z tego domu wyprowadzę, kiedy ja się z tego domu wyprowadzę, to właśnie to się tutaj będzie też miało możliwość materializowania. Niektóre strzelce będą sobie zmieniały struktury zawodowe i będą funkcjonowały na własnych warunkach. Taka jest podpowiedź. I teraz tak, strzelce, reasumując jakby cały rozkład, dobre wiadomości na w strukturach pracy, Wasza kreatywność, przedsiębiorczość i możliwość jakby kompromisu i zadbania o wizerunek pozwoli Wam na wywalczenie czegoś. I końcówka tutaj
Końcówka września też rysuje dla Was fajną historię właśnie w strukturach pracy. Zmiana może być lokalizacji, zmiana stanowiska, ale również pracowanie na tak zwanych własnych warunkach. To jest to. Karty też pokazują tutaj, że ktoś z otoczenia może wygenerować straty finansowe. Zatem jeżeli komuś coś powierzacie, jeżeli chodzi o płatności, to może niekoniecznie być to dobry pomysł. Warto też korzystać z wiedzy innych, bo ta wiedza będzie przydatna, zwłaszcza tym strzelcom, którzy się uczą, bo może to być tak zwana informacja, która była strzała w dziesiątkę. Dobrze, że to na tym przysłowiowym korytarzu usłyszałem, bo to mi się przydało i poszedłem do przodu. I teraz tak, jeżeli chodzi o relacje, karty pokazują tutaj, żeby nie sprawdzać osoby, z którą się jest w związku, bo to odwrotny skutek przyniesie. Osoba, która pracuje intelektualnie, być może ze środowiska medycznego, będzie osobą, która będzie chciała tego samego co ty, bo tu jest pełna symbioza, ale tu jest coś pokazane z zagranicą. Nie wiem, czy jest jeszcze wymiana na zasadzie przysłowiowego Erasmusa, nazwijmy to, być może nauczyciela. To też może mieć znaczenie. W każdym razie świat tu jest i zagranica pokazana jako czynnik, który ma być sygnałem, że właśnie to o to chodzi. Są też różnego rodzaju wyprowadzki z domu rodzinnego, a jeżeli jesteście w relacji, to najprawdopodobniej będą też decyzje związane właśnie ze zmianą struktury wspólnego gospodarstwa domowego. Zdrowotnie, układ pokarmowy, a zwrócenie uwagi na nadgarstki, oczy, uszy, zatoki do kontroli. I teraz tak, karta piątki buław mówi o tym, że jeżeli będziesz poddany strzelcu jakiemuś wyzwaniu, to masz szansę te wyzwanie wygrać. No dobrze. Przesłanie dla strzelca to... O, już była ta karta dzisiaj. Trzmiel istnieje po to, żeby być trzmielem. Ty jesteś człowiekiem, żeby żyć jak człowiek. Dobrze, to pójdźmy dalej. No dobra, i teraz mamy koziorożca, łyk kawy i zaczynamy. Koziorożec. 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 Dobrze. Koziorożec. Wiele spraw, które będą Cię dotykały w miesiącu wrześniu, będą się realizowały inaczej niż planowałeś, ale to finalnie na dobre wyjdzie. I teraz tak, dla koziorożca karta szóstki monet. Karta szóstki monet mówi o tym, ile wniesiesz, tyle wyniesiesz. Szóstka monet też mówi o tym, że jeżeli chciałabyś coś zrealizować, to trzeba na wkład pracy własny też, nazwijmy to, włożyć. Gdy starasz się, nie wiem, o emeryturę, rentę, doposażenie finansowe, brakuje tu jakichś fundamentów. Tu jest coś niejasne, co może powodować oddalenie jakby wniosku. Zatem uważaj, koziorożcu. Natomiast karty pokazują tutaj, żeby w historiach zawodowych celować bardzo wysoko, bo masz tę możliwość. Zatem tu, jeżeli by to się wiązało z tym, to tu trzeba uzupełnić to, aby mogło się to materializować. Jeżeli szukasz pracy, to nie wątp w swoje możliwości, mierz wyżej niż uważasz, że możesz, bo może Ci to pozytywnie też zaskoczyć. Uważaj na mandaty, które mogą Ci się tutaj też realizować. Gdybyś był zapraszany na jakąś okoliczność, to bądź aktywnym obserwatorem, wyciągaj też wnioski z tego. Karty też pokazują, że niektóre koziorożce mogą mieć romans w pracy. I co tutaj się zarysowało? Karty pokazują też tutaj, że po stracie przyjdzie zysk, jeżeli chodzi o aspekt emocjonalny. Zatem, jeżeli gdzieś tam długo tęskniliście za tym uczuciem, być może czuliście już się zmęczeni tym, że jesteście sami, to dla koziorożców w tak zwanej drugiej połowie września pokazuje się możliwość układania historii właśnie emocjonalnych. Osoby, które starały się o aspekt poszerzania rodziny, karty pokazują, że też to będzie w materializacji. Osoby, które szukają partnerki do związku, karty pokazują, że znajdziecie tę, która będzie
też waszą, nazwijmy to historią, bo w ogóle bardzo fajny układ kart tu się pokazał, drogi koziorożcu. Zobacz, tu jest straty, tutaj tak jakby ciągle cię życie doświadczało, masz możliwie tego dosyć. Dwójka kielichów mówi o tym, spotykasz osobę, która czuje, myśli, chce podobnie. Masz szansę układać sobie, bo ta kreatywność, przedsiębiorczość, wszystkie te rzeczy, na które ty stawiasz, ta osoba również tak samo ma je w priorytetach. Tutaj dzięki tej osobie też zyskujesz i później się też o tobie mówi. Na zasadzie, no jak ona, on ją spotkał, to usiadł na czterech literach. To znaczy, że to poprawił się. To znaczy, że gdzieś dzięki tej znajomości wyzyskujecie również w otoczeniu. Zatem ktoś taki się ma szansę pojawić. Macie szansę kogoś takiego poznać. Macie też tutaj możliwość, drogi koziorożcu, jakieś inwestycje w remonty być może, bo tu karty pokazują, że coś, co się ogląda wizerunkowo, również będzie w możliwości realizacji, czyli inwestycji, jak najbardziej. W historiach pracy karty pokazują, żebyście mieli oczy, uszy szeroko otwarte i żeby z tych informacji wyciągać to, co jest najbardziej Wam potrzebne, ale przy uprzedniej też weryfikacji. Gdy szukacie pracy, to również bądźcie przygotowani, jeżeli chodzi o kwestię obrazu tejże firmy, do której się też staracie. Natomiast jeżeli chcecie zakładać własną działalność gospodarczą, to karty pokazują, wizerunek będzie miał znaczenie. Jeżeli chcielibyście, nie wiem, wynająć lokal, to on ma być wizerunkowo bardzo, bardzo dobry, korzystny. Wizerunkowo, czyli może, bo wizerunek jest wyglądem, ale wizerunek to miejsce, o nim się mówi dobrze. To też miejcie na uwadze. W relacjach, tak jak już podpowiedziałam, nowa możliwa historia, która da spełnienie tym, które szukają osoby, partnerki do związku. Tu przy partnerach pokazała się osoby, które szukają partnera, romans w pracy. Może też być romans tak zwany na imprezie integracyjnej bądź jakiejś imprezie, nazwijmy to, w strukturach zawodowych. Coś takiego się też tu zarysowało. Jeżeli chodzi o kwestie związane z zdrowiem, karty pokazują, zwróć uwagę na kręgosłup, kości, mięśnie, stawy. Karty też pokazują tutaj, żeby zwrócić uwagę na hormony i układ pokarmowy. I tu dwójka buław mówi o tym, bądź aktywnym obserwatorem. Chcesz decydować? 2-3 głębokie wdechy i wtedy decyduj, jeżeli masz podjąć jakąś ważną decyzję. Natomiast jeżeli masz z kimś o czymś porozmawiać, nie realizuj tego na gorąco, tylko raz, dwa i wtedy wiesz, czy w ogóle jest to warte Twojej uwagi, a dwójka buław, nie bądź bierny, ale obserwuj i po obserwacji działaj. I zobaczmy, co tu się zarysowało. A nigdy nie jest za późno, żeby być szczęśliwym dzieckiem. Powolny bieg ślimaków, kto będzie ostatni na mecie lub w ogóle do niej nie dojdzie, ten wygrywa. Zatem nie zawsze trzeba biec na wariata i nie zawsze ten, kto pierwszy jest zwycięzcą. Mówiło się tak, że ci, którzy gdzieś tam ostatni będą pierwsimi, etc. Także no, może być pięknie, drogi koziorożcu, może być pięknie. No to mamy wodnika. Wodnik, wodnik, wodnik. Drogi wodniku, dla Ciebie na wrzesień wodnik przysięg. Wodnik. A jeżeli chodzi o kwestię wodnika, karty pokazują tutaj, że będzie sprawdzian cierpliwości dla wodnika w tym miesiącu. Na wiele rzeczy będzie trzeba poczekać, co może przyprawiać Was o tak zwane przeciążenie. Karta dwójki buław, bądź aktywnym obserwatorem. Karty też pokazują tutaj, że dzięki tej aktywnej obserwacji będziecie mieli możliwość pozytywne zakończenie czegoś z jakąś relacją, ale również i pewne struktury zawodowe ulegną zakończeniu,
aby wchodzić jakby w nowe. Wodniki te, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę za granicą, bądź od osób, które są światowe, będzie też taka możliwość. Staże zagraniczne mi się też pokazują, uczelnie zagraniczne mi się też przy Was pokazują. Zatem tutaj coś jakby z dwojga złego na dobre i bardzo dobre to też gdzieś tam się będzie obracało. Karty też pokazują tutaj, że będzie zmiana w konfiguracjach współprac, ale również zmiana w konfiguracjach związanych z ludźmi z otoczenia, czyli research, jeżeli chodzi o kwestie znajomości, wyciągnięcie wniosków i może być tak zwany porządek wśród ludzi. Czasem robimy porządek, nie wiem, znajomych na Facebooku, na Instagramie, kto nas obserwuje, kto nie powinien, etc. To też coś takiego wodnikom może towarzyszyć. Dwójka była bądź aktywnym obserwatorem, ale też karty pokazują, nie dopuszczaj do siebie ludzi, którzy krzykiem czy też władzą chcą tutaj cię zasypać. W historiach zawodowych karty pokazują, że pewne rzeczy się zakończą, aby miały możliwość też się realizować na nowo, ale na tym zyskujesz. Szukasz pracy, karty pokazują tutaj, że masz możliwość wodniku w połowie września ją znaleźć. Opieraj się na rozmowach z mężczyznami przy mężczyznach, bo one będą też rokującym właśnie czynnikiem dla ciebie. Praca, zwłaszcza dla tych wodników, które szukają pracy umysłowej, czyli gdzieś tam intelekt jest do tego, aby wykorzystywany był w działaniach tych zawodowych. Niektóre relacje mogą się pozamykać, zakończyć, te, które gdzieś tam w zasadzie dążyły do nieuniknionego, bo coś się wcześniej wypaliło, a teraz to po prostu było tylko, nazwijmy to, przeciągane. Osoby, które szukają partnera do relacji, karty pokazują tutaj taką dziwną konfigurację zdarzeń. No może ktoś po was sięgać, może chcieć w jakiś ten sposób dzielić się jakimś doświadczeniem, ale jakby relacji z tego nie ma, natomiast później karty pokazują, że w drugiej połowie września, po tak jakby rozmowy o doświadczeniach, które będą takim chwilowym jakby epizodem dosłownie tutaj, to pokazuje się nowa historia w możliwościach właśnie aktywacji, poznania kogoś do relacji, ale to będzie już zupełnie inny człowiek niż ten, który tu się zamknęło, a tu jest jakby transformacja, tak jakbyście przeszli wy transformację i zmieniali w ogóle schemat działań, jeżeli chodzi o kwestie, a nazwijmy to działań. I teraz tak, karta głupca z kartą z szóstki kielichów. I teraz tak, te karty pokazują tutaj, że będziecie zawierać nowe przyjaźnie, które mogą mieć tak zwany trudny start. Będzie trzeba się tu wykazać konsekwencją, systematyką, niedoszukiwanie się czegoś, czego w tym nie ma. Karty też pokazują tutaj, że mogą się pojawić działania zaskoczenia, jeżeli chodzi o kwestie i strukturę z dziećmi w tle na tej zasadzie. Niektóre wodniki będą spotykały swoje bratnie dusza w tym miesiącu. A bratnia dusza będzie kwestią tego, co macie ta osoba, ta znajomość też nauczyć. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne dla wodników, zwróćcie uwagę na higienę snu, zwróćcie uwagę na choroby wieku dziecięcego, oczy, uszy, zatoki również mi się tu pokazały dla Was jako czynnik, który ma być wzięty pod uwagę. Trójka kielichów, ważne, żebyście wy czuli się poważnie traktowani w relacjach, ale również w historiach pracy zadbaj o to, żebyś czuła się doceniana, żebyście czuli się doceniani, ale też trójka kielichów pozwól sobie też na to, aby pewne rzeczy potraktować lekko. Wodnik i tu ma wodnik co? Im bardziej zawierzysz się miłości, im szerzej otworzysz swoje serce, tym większą poczujesz lekkość i na odwrót. No i mamy ostatni znak zodiaku. Są to ryby. No dobrze, ryby, moje drogie. Teraz wy. Ryby, ryby, ryby. Ryby. W historiach pracy zawalczcie o to, żebyście byli doceniani. Również warto wykazać się swoimi umiejętnościami, aby móc zyskać na płaszczyźnie pracy.
I teraz tak, karta kapłanki, intuicja, ważna rzecz dla Was. Nie zwątpiewcie w intuicji, bądź też możecie jej nie chcieć posłuchać, co może wygenerować nie do końca coś, co uznacie, kurczę, mogłam posłuchać, tak? Na tej zasadzie uważajcie też na kwestie tak zwane zatajone płatności. Jeżeli będziecie coś robili z finansami, nie wiem, płatności, umowy i tak dalej, to uważajcie, żebyście na czymś nie stracili. Jeżeli walczycie o jakieś pieniądze, to możecie dostać mniej niż się spodziewaliście. Taka jest też podpowiedź. Karty też pokazują możliwe jakieś ugody, jeżeli zgodzicie się na jakieś ustępstwa. To tutaj jest ugoda, tak? No zazwyczaj ugoda wymaga od nas zrezygnacji z czegoś, natomiast piątka denarów mówi o tym, że ugoda będzie możliwa w momencie, kiedy też coś poświęcimy takiego bardziej niż gdzieś tam, nazwijmy to, mieliście pierwotnie na myśli. I teraz tak, karty też pokazują tutaj, żebyście zawalczyli o jakieś wysokie stanowisko w pracy, o jakieś miejsce pracy, które może być przy Was i dla Was, a jeżeli będziecie z tym zwlekali, to będziecie tego żałowali, że nie stanęliście właśnie w aspekcie aplikacji, czy też właśnie starania się o to. Zawodowo karty pokazują tutaj, że będziecie mieli szansę mocno sobie poprawić jakość właśnie i pracy, i finansów, nowe historie zawodowe, możliwe nowe inwestycje, również inwestycje w środowisku rodziny, środowisku domu, jak najbardziej. W ogóle dużo zawodowo się tutaj finansowo dla ryb pokazało. Jeżeli chodzi o kwestie emocji, to jakieś ukryte relacje, romans w pracy się też może zarysować. Karty też pokazują, te osoby, które są w relacji, mogą się pojawić jakieś wspólne inwestycje. Jak najbardziej. Karty też pokazują tutaj, że osoby, które posiadają dzieci, będzie trzeba je gdzieś dowozić, zawozić. Zwróćcie uwagę, bo tu się pokazują jakieś blokady w związku z transportem. Taka jest podpowiedź. Karty też pokazują, że dostaniecie jakieś zaproszenie. Może ono będzie kolidowało z czymś i dwie historie są równie ważne. Karty pokazują, wybierz tę, która daje Ci większą korzyść w aspekcie jestestwa, czyli nie wybór emocjonalny, tylko wybór, nazwijmy to, tak zwanej raczej materialny. Zatem coś takiego się tutaj zarysowało. Warto też, żeby ryby zwróciły uwagę na tak zwaną energetykę ciała, bo ona tutaj jest jakoś przyblokowana. I teraz tak, zdrowotnie układ pokarmowy mi się pokazuje, górne drogi oddechowe również. W historiach relacji karty pokazują, żeby nie wiązać pracy z uczuciami, bo może to spowodować rozczarowania. Osoby, które szukają partnerki do związku, karty pokazują tutaj, że macie szansę taką osobę poznać przy tak zwanych transakcjach wiązanych. Nie jest to struktura pracy, ale nie wiem, czy będziecie klientem tej osoby, czy ta osoba będzie Waszą klientką. Coś takiego się tu zarysowało też w możliwościach. Zatem zawodowo może być intensywnie, w relacjach również intensywnie z wymaganymi tak zwanym kół ostrożności. Zdrowotnie też tutaj karty pokazały, układ pokarmowy, górne drogi oddechowe także. Przy dzieciach też tutaj podpowiedziałam. A jeżeli zdajecie prawo jazdy, to tutaj karty pokazują, że będzie trzeba wziąć dodatkowe lekcje, żeby jakąś blokadę pokonać. Karta królowej mieczy, wykorzystuj wiedzę, którą posiadasz, czerp z wiedzy, doświadczenia, ona Cię poprowadzi w dobrą stronę. No to karta, o tak, im, no proszę, była już ta karta, im bardziej zawierzysz się miłości, im szerzej otworzysz swoje serce, tym większą poczujesz lekkość i na odwrót. Moi drodzy, i tym oto sposobem zakończyłam ów horoskop na wrzesień. Gdy oglądacie ten horoskop, ja najprawdopodobniej jestem na urlopie i za Wami już jakieś filmy były, ale przed Wami również, także obserwujcie kanał, bo będą się pojawiły dla Was filmy i nie chciałam, żebyście zostali tutaj bez niczego. Zwykle robię tak, że jak ja wyjeżdżam, to żeby kanał nie został sam sobie, no właśnie nagrywam Wam różnego rodzaju filmiki. Za co i za Waszą aktywność i za to chciałabym Wam serdecznie podziękować. Jeżeli chcielibyście pozostać ze mną dłużej, no to oczywiście subskrypcja, dzwoneczek, łapeczka, komentarz, mile widziane.
Myślę, że to z mojej strony to wszystko. No i oczywiście liczę na odzew z Waszej strony, jak horoskop rezonuje. Ściskam i wszystkiego dobrego.